Męka Jezusa Chrystusa, naszego Pana, według świętego Mateusza. Męka Jezusa Chrystusa, naszego Pana, według świętego Mateusza. Jezus stanął przed Piłatem i pytał go Piłat, mówiąc: Tyś jest król żydowski. Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział. A gdy go oskarżyli kapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy mu rzekł Piłat: Nie słyszysz, jak wiele świadectw przeciwko Tobie przywodzą? I nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż się bardzo dziwił Piłat. A na dzień uroczysty zwykł był namiestnik ludowi wypuszczać jednego więźnia, którego by chcieli. I miał na ten czas więźnia, którego zwano Barabaszem. Gdy się oni zebrali, rzekł Piłat: Którego chcecie, wypuszczę wam, Barabasza czy Jezusa, którego odpowiadając wszystek lud
burzaku. Tego łaski na syny nasze i na syny nasze. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczowanego oddał im, aby był ukrzyżowany. Wtedy żołnierze, wziąwszy Jezusa do pretorium, zebrali do Niego całą kohortę, a rozebrawszy Go, włożyli nań płaszcz szkarłatny i uplutłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę Jego i trzcinę do ręki Jego. A kłaniając się przed Nim, szydzili zeń mówiąc: bądź pozdrowiony, Królu Żydowski. A plując nań, wzięli trzcinę i bili głowę Jego. A gdy Go wyśmiali, zwlekli zeń szaty i oblekli Go w odzienie Jego i wiedli Go, aby Go ukrzyżować. A ukrzyżowawszy Go, bluźnili Mu, kiwając głowami swymi, kapłani ze starszymi, naigrawając się, mówili: inny zachował sam siebie, zachować nie może. Jeśli jest królem Izraela, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzy mu. Również i łotrowie, którzy byli z Nim ukrzyżowani, urągali Mu. A od 6:00 nastały ciemności po całej ziemi, aż do 9:00. A około 9:00 zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eli, lama sabachthani. To jest Boże mój. Boże mój.
mnie opuści. A niektórzy tam stojący, słysząc to, mówili: a natychmiast jeden z nich, wziąwszy gąbkę, napełnił octem i włożył na trzcinę i dał mu pić, lecz drudzy mówili: Jezus, zawoławszy powtórnie wielkim głosem, oddał A oto zasłona rozdarła się na dwie części, od wierzchu aż do dołu. Ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo, mówiąc: zaiste ten był Synem Bożym. A gdy nastał wieczór, przyszedł pewien człowiek bogaty z Arymatei imieniem Józef, który był też uczniem Jezusowym. Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusowe. Wtedy Piłat kazał oddać ciało, a Józef, wziąwszy ciało, owinął je w czyste prześcieradło i położył je w nowym grobie swoim, który w skale wykował, i przywalił do drzwi grobu kamień wielki i odszedł. A nazajutrz
zebrali się najwyżsi kapłani i faryzeusze do Piłata mówiąc: Panie, wspomnieliśmy, iż ten zwodziciel powiedział jeszcze żyjąc: Boże, gwiazd zmartwychwstałe, że dostasz, a bezstrzeżono rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie strzeżcie, jak umierzecie. A oni odszedłszy obwarowali grób, zapieczętowawszy kamień ze strażą.